zawsze był takim marzeniem. Oglądałem wszystkie etapy, oglądam wyścig rok do roku. Jak się dowiedziałem tylko, że są wyścigi dla amatorów, marzeniem było, żeby tam wystartować. I wspólnie tutaj z kolegami, z którymi spotykamy się pod radiem, podjęliśmy taką decyzję, że wybierzemy się do Francji i wystartujemy w tym wyścigu amatorów. Zrobiłeś to dwukrotnie w 2017 i 2019 roku. No, na początku na pewno byłem bardzo przerażony, bo nie wiedziałem, co to za wyścig. Startowało 17 tysięcy ludzi. Nie wierzyłem, jak można pojechać w takim wyścigu, gdzie tyle ludzi jest i nie ma żadnych wypadków, ale jest taka kultura jazdy w czasie wyścigu, że naprawdę super się jechało i cały prawy pas, no to jechali ci wolniejsi, ci, co się ścigali, poruszali się lewym pasem, także naprawdę super się kulturalnie się jechało i te podjazdy, no to wiadomo, że też przerażały, bo niektóre tam miały po kilkanaście kilometrów. Średnia nachylenia około 6%, także daje to w kość. Amatorzy jadą praktycznie po tych samych trasach, co zawodowcy? Zawsze dla amatorów to jest ten najtrudniejszy etap z turu, który gdzieś tam wybierają. Odbywa się to na dwa dni, dzień przed wyścigiem zawodowców. Pierwszy raz 2017 rok, jaka to była trasa i jakie wrażenia? Z Briançon wyjeżdżaliśmy na Izoard, byliśmy tam w 6 osób. Całe przedsięwzięcie, bo my tam wyjeżdżaliśmy zawsze na 8-7 dni, dlatego żeby się jeszcze tam gdzieś pojeździć, żeby sobie pojeździć po tych trasach, zjeździć te kultowe góry. Natomiast zawsze zaczynaliśmy wyścigiem. No i no, trasa na pewno bardzo trudna. Musieliśmy dość wcześnie rano wstać, bo startuje się z takich boksów po 1000 osób. No i godziny startu są różne. Każdy ma tam te chipy w numerkach i czas jest liczony od momentu przejechania linii startu. I wiadomo, że pogoda też, no bo to jest wszystko na południu, także tam temperatury są bardzo wysokie i trzeba jeść, trzeba pić. Są bufety po drodze, także nie można minąć żadnego bufetu, bo czasami jest tak, że jak ktoś nie wjedzie do bufetu, to później tej energii gdzieś tam zaczyna po drodze brakować. Także trzeba korzystać, pić dużo i uzupełniać wodę w bidonach i jechać dalej. Drugi start 2019 rok. Jaka trasa? Z Albertville na Val Thorens, to jest na 3300 metrów nad poziom morza była meta. Dużo podjazdów też, ale to był taki dość specyficzny etap, bo dwa dni później spadł śnieg. To była taka sytuacja, że przerwano wyścig zawodowców, bo lawiny błotne zaczęły schodzić, także te trasy troszeczkę były dla zawodowców zmieniane, ale meta była na Val Thorens. To jest w trzech dolinach, tam gdzie jest wyciąg narciarski. No i jedna z najbardziej kultowych tras narciarskich w Europie. Tak, tak. No, trzy doliny to takie najsłynniejsze we Francji kurorty narciarskie, ale też przygoda super. Zapisywaliśmy się jeszcze na trzeci, ale COVID, pandemia nam uniemożliwiła wyjazd z Nicei do Nicei, był wyścig, także też byliśmy zapisani, ale się nie udało trzeci raz pojechać. Można powiedzieć, to są katorżnicze wyścigi dla amatorów, bo wjeżdża się pod niebotyczne góry. Przewyższenie jest w granicach 4600-4900 metrów, także to jest trochę gór do pokonania i te podjazdy są takie w granicach 5-10 kilometrów. W takim wyścigu nie wystartuje sobie osoba, która nie jeździ systematycznie na rowerze, która sobie tak po prostu wymyśli, a pojadę sobie na Tour de France. Nie, no trzeba się przygotowywać, bo wiadomo, tam górę, która ma tam kilkaset metrów, można łatwo pokonać, ale jeżeli już ma 10 kilometrów, jest kilka razy powtarzalność taka, że te podjazdy się gdzieś tam po trasie pojawiają, to trzeba przygotować do tego, przynajmniej sezon trzeba popracować, żeby wystartować w takim wyścigu. Mówiliśmy o podjeżdżaniu pod górę, pod te 10-11% podjazdy, a później są zjazdy. Prędkość, często samochodem ludzie tak nie jeżdżą. No tak, motocykle czasami zostają z tyłu, dlatego że gdzieś tam na zakrętach kolarze lepiej się składają i te prędkości też są w granicach 100 km na godzinę przy zjazdach i jest wypadków troszeczkę na zjazdach. Sam byłem tam świadkiem, gdzie jedna osoba też wyleciała przez barierkę, bo gdzieś za szybko po prostu zakręt szedł. To było przede mną, gdzieś tam paręset metrów widziałem, jak ten człowiek lądował. Największą przygodą jest sama jazda w tym turze, ale też jest wiele ciekawych sytuacji, śmiesznych sytuacji nawet, które zdarzają się podczas tego wyścigu amatorów. Tak, nawet ludzie startują na tych tandemach, także tam cały czas coś się dzieje. No, 17 tysięcy ludzi, jak startuje część, jedzie tylko do pierwszego bufetu i zjeżdża na 40 kilometrze i już dalej nie jadą. Tam jest
piknik, po prostu ludzie tym żyją. Kibice są ci sami, którzy są, już szykują się do tego wyścigu zawodowców, także te sytuacje takie, jak się obserwuje na wyścigu zawodowców gdzieś tam na podjazdach, to samo dotyczy i wyścigu amatorów, także ta pomoc ze strony kibiców też zawsze jest na podjeździe, jak ktoś widać, że już ledwie jedzie, to gdzieś tam potrafią doskoczyć, popchnąć i te sytuacje tak samo mają miejsce w wyścigu amatorów. Są jeszcze też inne śmieszne sytuacje, chociażby piciem wody razem z krowami. Tak, była taka sytuacja. Wjeżdżałem na podjeździe, zabrakło mi już wody, zobaczyłem, że jest poidło dla krów, to masa ludzi tam do tego poidła biegła i braliśmy wodę, bo po prostu temperatury były w granicach 30 parę stopni i na podjeździe do tej wody w dwóch bidonach to raczej może zabraknąć. No i czasami to nawet do tego poidła się potrafiło wejść, żeby tylko się zmoczyć i jechać dalej, bo temperatura wysoka. Na pewno jest to bardzo, bardzo duże święto kolarstwa. Tak, masa ludzi jeździ w ogóle tam, jak się nawet poza wyścigiem jeździliśmy sobie, to praktycznie to w zasięgu wzroku to jeździ w 30-40 kolarzy, także praktycznie w okresie, jak jest Tour de France, to masa amatorów przyjeżdża nawet po to, żeby obserwować i jeździć równocześnie sobie trenować. Jadą gdzieś tam za wyścigiem cały czas, ale poruszają się na rowerach przed wyścigiem. Tam naprawdę są przepiękne krajobrazy i można fajnie odpocząć. Czy z tyłu głowy siedzi jeszcze start chociaż raz? Tak, cały czas gdzieś tam, był ten COVID, to troszeczkę te starty były ograniczone, ale naprawdę to jest fajne przeżycie i można fajnie odpocząć też w tym czasie, bo to nie jest tylko jeden dzień jazdy, bo my tam jak jeździliśmy, to praktycznie jeździliśmy wszystkie te kultowe góry, tam Galibier, Col Daniel, wjeżdżaliśmy po prostu codziennie gdzie indziej, żeśmy podjeżdżali samochodem i wpinaliśmy się na najwyższy tam szczyt w okolicy i zjeżdżaliśmy następnego dnia, już szukaliśmy innej góry do wjazdu. Fajne jest to jeszcze to, że dzięki właśnie takim turom, takim spotkaniom ludzi jeżdżących na rowerach zawiązują się przyjaźnie i właśnie jeździcie wspólnie na takie eventy. Tak, tutaj to jest dość duża grupa w Kielcach, która co tydzień pod radiem o godzinie 10 spotyka się w granicach, czasami nawet 100 osób wyjeżdża na rower, także bardzo łatwo nam się jest gdzieś tam skrzyknąć i sobie pojechać gdzieś, nawet nie tylko do Tour de France, bo jeździmy dookoła Tatr, w Tour de Pologne też braliśmy udział, także dużo gdzieś tam się startowało.